Zamieszkać w kamienicy, nie myć rąk. I tak, takim pozytywnym akcentem zaczynamy. A teraz wam pójdę pokazać, co tu się dzieje. Bo jeszcze cały meetup się nie rozpoczął. Rozpocznie się już niebawem. A ja wam pokażę, jak to pięknie wygląda. Słuchajcie. To jest bardzo duża scena. W ogóle to jest na stadionie w Krakowie. Także Tauron Arena Kraków. Także to jest mega duże wydarzenie. Nie wiem, szczerze mówiąc, który raz już jest organizowane, ale to jest nasz drugi raz na tym wydarzeniu. O, patrzcie, kogo tutaj złapałam. Cześć! Cześć! Yeah, widzicie, Mateusz! Idę już się do ciebie przywitać. Złapałam Mateusza. Cześć, kochani. Jak dobrze wiecie, razem byliśmy na planie Misfit i właśnie gadaliśmy, że już koniec i każdemu jest przykro, ale przynajmniej mógł trochę odpocząć, nie? Dokładnie. No. Czas odpoczynku jest bardzo ważny, ale dzisiaj skupiamy się na pracy, śpiewamy dzisiaj. Dokładnie. Idziemy na twój koncert na którą? 10.30. 10.30. Julka tutaj kręci. Kto to śpiewa? Relacje na Insta. A tam jest kto? Dziewczyny, jak wam się podoba? Jak wam w ogóle, że uwielbiam to wydarzenie? Jakby jesteśmy tu dopiero drugi raz, a zawsze jest mega fajnie, no bo też to jest tak, że znamy różne osoby, ale nie zawsze jest czas, żeby się gdzieś tam spotkać i tak dalej, a na takim wydarzeniu to przynajmniej wszyscy mogą się zobaczyć. I to jest fajne, żeby więcej pogadać, spędzić trochę czasu razem. Już nie mogę się w sumie doczekać i idziemy się przebrać. I na pewno, słuchajcie, dzisiejsze stylizacje was dzisiaj tak zaskoczą. To jest tak super, że jestem w ogóle podekscytowana i idę się już ubrać. Bo naprawdę dzisiaj tego jeszcze nie było. Będziemy świecić. Zawsze świecimy, ale dzisiaj będziemy świecić po prostu, myślę, że na kilometr. Także zaraz wam to pokażę. Naprawdę będzie super. Słuchajcie, dzisiaj mamy na sobie kurtki, które generalnie zmieniają się pod wpływem światła. Więc chcemy to sprawdzić, czy to faktycznie zadziała, bo na meetupie zawsze jest tak, że jest bardzo ciemno, ale są punktowe światła albo jakieś kolorowe światła. Generalnie jesteśmy mega ciekawe, czy to zadziała. Właśnie się troszeczkę pokręciłyśmy po całym terenie meetupu. Jest tu naprawdę mnóstwo stoisk, które są mega ciekawe. Tu jak zawsze się dużo dzieje. Dokładnie. Tak, dużo fajnych elektronicznych takich sprzętów. Tak, odwiedziliśmy chłopaków, którzy grali w Fortnite'a. Fortnite, dokładnie taką grę. Widziałyśmy Yoshiego i pozdrawiamy go. Tak! Tak, pozdrawiamy go na. I szukałyśmy w sumie, żeby gry Strongetti gra zawsze, żeby tutaj też ale nie ma go, w sensie jeszcze nie widziałam, ale liczę na to, że może jeszcze gdzieś go znajdę. Także trzymajcie kciuki. Tak, no i zobaczyłyśmy się też z wami, bo pokręciłyśmy się tutaj trochę, porobiłyśmy sobie z wami zdjęcia, a o 14 mamy koncert, a o 14.30 meeting box, więc na razie sobie zwiedzamy. A ty zostajesz na nasz? No pewnie, ja zostaję do samego końca na wszystko. Pięknie, no i właśnie idziemy znaleźć stoisko i Mateusza z Ciawloversami i nasze. Patrzcie, wszystkie stanowiska i to wszystkie jest po prostu misfitowe. Ciawlovers. Zapraszamy do naszych sklepików, naprawdę dobre rzeczy wam zaoferujemy. Tak, dokładnie. Ja dostanę tę samą koszulkę? Oczywiście, że tak. I True Beauty is Internal. A nie wiedziałam, że Ada też będzie dzisiaj. Ja też nie wiedziałem.
ale będę. Także będziemy pierwszymi klientami w jej sklepie, no i super. W naszym wydaniu potrzebujesz trochę więcej wiary. Ludzie wokół snują się jak dzień. Popatrz przez różowe okulary i uśmiechnij do mnie się. Już nie zwlekaj, nie bój się, cały świat pokocha cię. Wszyscy będą mówić nie do wiary. Różowe okulary. Raz, dwa, trzy, my! I jeszcze ostatnia prośba, chcecie z nami zakończyć odcinek? Tak? To uwaga, wszyscy krzyczą. Trzy, dwa, jeden, do zobaczenia! Zapraszamy do subskrybowania tego kanału, polubienia filmu i zobaczenia najnowszego odcinka na kanale. Twórz różowe okulary!